Witaj, Jezu, Synu Maryi. Tyś jest Bóg prawdziwy w świętej hostyi. Pan z wami i z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała Tobie, Panie. W pierwszy dzień Przaśników przystąpili do Jezusa uczniowie i zapytali Go: gdzie chcesz, żebyśmy Ci przygotowali paschę do spożycia? On odrzekł: idźcie do miasta, do znanego nam człowieka i powiedzcie mu: nauczyciel mówi, czas mój jest bliski. U ciebie chcę urządzić paschę z moimi uczniami. Uczniowie uczynili tak, jak im polecił Jezus, i przygotowali paschę. A gdy oni jedli, Jezus wziął chleb i odmówiwszy błogosławieństwo, połamał i dawał uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje. Następnie wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im, mówiąc: pijcie z niego wszyscy, bo to jest moja krew przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechu. Lecz powiadam wam, odtąd nie będę już pił z tego owocu winnego krzewu, aż do owego dnia, kiedy pić go będę nowy w królestwie Ojca mojego. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Tu napisane słowo do tego ołtarza. Ale chcę powiedzieć coś zupełnie innego. Coś, co pewnie usłyszałem od Pana na początku Eucharystii, którą żeśmy sprawowali zaraz po dojściu do ołtarza. Przypomniała mi się ta właśnie Ewangelia i słowo, na które zwykle nie zwracałem uwagi, mianowicie słowo przygotowali. Jezus chce przeżyć ze swoimi uczniami Paschę, ale zostawia w tym pragnieniu miejsce dla apostołów. Potrzeba, żeby oni przygotowali tę ucztę. Jest taka przestrzeń dla ludzi. Zanim on chleb zamieni w swoje ciało, wino w krew, zanim daje do picia, zanim dokona w ludziach cudów, które się biorą z tego spotkania, jest przestrzeń, którą zostawia uczniom do działania, apostołom do działania. Ktoś musi tę wieczerzę przygotować. Musi, bo taka jest wola Pana. Pan chce, by byli ci, którzy przygotowują tę ucztę.
Myślę, że się domyślacie, dlaczego to słowo do mnie przemówiło tak mocno. Tyle jest ostatnio mowy na temat spadającej liczby powołań. Tyle było informacji o diecezjach, w których w tym roku nie było święceń kapłańskich. Tyle jest mniej, bardziej nieżyczliwych komentarzy z tym związanych. Muszą być ci, którzy przygotowują Paschę Jezusową. Oni są bardzo potrzebni. I chcę was po prostu przy tej stacji, przy tym ołtarzu prosić o modlitwę o powołania. Chcę was prosić o coś więcej. Chcę was prosić o podjęcie jakiegoś postu w intencji powołań. Pokażcie Panu Jezusowi, że jesteśmy głodni nowych kapłanów. Że nie będziemy nasyceni bez nich. Że bardzo ich potrzebujemy. Naprawdę. Myślę, że Pan Jezus chciał, żebym wam to dziś powiedział, bo kazał mi zapomnieć o wszystkim, co miałem mówić przy tym ołtarzu. Taka historia mi się przypomniała 36 lat temu. Byłem uczciwym klerykiem i mieliśmy ćwiczenia z homiletyki. I mieliśmy napisać na te ćwiczenia krótkie kazanie na niedzielę powołań. Jeden z moich kolegów napisał kazanie wychodząc od historii znanej, mianowicie o wielkim pisarzu konwertycie, który się nazywa André Frossard. Napisał książkę Jezus żyje, ja go spotkałem. To był człowiek, który pochodził z niewierzącej rodziny. Za młodu był bardzo zauroczony przesłaniem lewicowych partii. I w dniu, w którym uzyskał pełnoletność, wziął pieniądze. Stwierdził, że skoro jest dorosły, to już może wybrać się do domu publicznego, żeby przeżyć pierwszą swoją przygodę z prostytutką. I na szczęście po drodze do tego burdelu był kościół. Zupełnie nie wiedział, co robi, ale wszedł. I w tym kościele był wystawiony Najświętszy Sakrament, tak jak jest teraz między nami. I on spędził dosłownie kilka sekund przed tym Najświętszym Sakramentem i wyszedł stamtąd wierzącym człowiekiem. Taki był przykład, który mój kolega napisał i zupełnie nie wiedział, jak go spuentować w związku z niedzielą powołań. I taki był trochę bezradny, stał przed nami, nie wiedział, co ma mówić dalej. I nasz profesor, ksiądz profesor Staniek, powiedział tak: puenta jest taka, ktoś tam postawił tę monstrancję. Musiał być ktoś, kto postawi tę monstrancję. Kochani, jest tu chwalić Boga kilkunastu księży. Żaden z nas nie potrafi dać wam wiary. Żaden z nas nie potrafi was nawracać. Żaden z nas nie ma władzy nad waszymi sercami. To robi Jezus. Tylko ale on nas potrzebuje, bo potrzebuje, żeby ktoś postawił tę monstrancję. I właśnie dlatego
bardzo was proszę o taką serdeczną modlitwę o tych ludzi, którzy już pewnie nie dla was, ale dla waszych dzieci będą wystawiać Najświętszy Sakrament. Żeby wasze dzieci, na których wam tak zależy, nieraz mówicie o nich z płaczem, żeby mogły przeżyć to, co przeżył ten André Frossard. Żeby mogli choć raz popatrzeć na Eucharystię i z tego spotkania odejść jako ludzie wierzący. I żeby nie skończyło się tylko na moim teraz gadanym, to od razu was zaproszę do krótkiej modlitwy w intencji. Myślę, że po prostu pomódlmy się jednym dziesiątkiem koronki do Bożego miłosierdzia. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Maryjo, wychowawczyni powołań kapłańskich, módl się za nami. Prośmy Wszechmogącego Boga, abyśmy zawsze godnie składali Jego Majestatowi najświętszą ofiarę. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Anię Śmiertelny, zmiłuj się nad nami. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Anię Śmiertelny, zmiłuj się nad nami. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Anię Śmiertelny, zmiłuj się nad nami. Ty jesteś kapłanem na wieki. Alleluja. Na podobieństwo Melchizedeka. Alleluja. Módlmy się. Boże, który dla chwały swojego majestatu i dla zbawienia rodzaju ludzkiego ustanowiłeś jednorodzonego Syna swojego najwyższym i wiecznym kapłanem, spraw, aby na całym świecie składano Tobie Jego ofiarę. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Niech będzie chwała i cześć i uwielbienie, chwała i cześć Jezusowi. Chwała, niech będzie chwała, tak Jemu chwała i cześć.